Ale to jest padaka. Siemanko, witam was znowu na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę mój najnowszy zabytek. W sumie też. Najnowszy nabytek, który kupiłem całkiem przypadkowo. Decyzję podjąłem w sumie w pół dnia, żeby to gówno wziąć po przekalkulowaniu tego, co bardziej się opłaca, czy wywóz dwóch kontenerów gruzu z tego to domku, który sobie właśnie robię, buduję, plus przywóz gipsów z OSB z Castoramy, czy kupno czegoś takiego. Więc wybór padł na to, żeby kupić sobie i samemu sobie włożyć wszystko, bo wyjdzie praktycznie taniej i jeszcze się zwróci. No i dobra, akumulator ładował się całą noc. Fajnie na zielono świeci, 13.2. Bo dawno nie był ładowany, goś mi mówi, że to auto stało. O, pastuszek na handelek. Chce kto? Mój Chrysler. No, a przy okazji wam pokażę, jak ktoś chce zobaczyć, chatę sobie robię. Tu jest mały pokoik. Tu piętro zrobiłem, bo to był garaż na samochody kiedyś. W sumie to widać było ten garaż wewnątrz na filmiku z dużym Fiatem, jak robiłem, jak tu nim wjeżdżałem, to tamte auto stało. A w sumie wstawię może jakiś fragmencik. Trochę samka. I teraz z tego robimy sobie domek. Fajnie, takich 75 metrów. Wyjdzie ze wszystkim, z piętrem, tu pokoik gościnny, a potem dla Bobo. No, tak to wygląda. Tu była brama, to zamurowałem, okna wstawiłem. Tu pięterko, tam sypialnia będzie 20 kilka metrów. I tak to wygląda, panie. Tu się majstruję. W sumie jak chcecie, to mogę, bo też tu nagrywam, ale tak bardzo, bardzo po łebkach nagrywam. Jak to wszystko tu robię, to tam mogę też coś tam wstawić, jak będziecie chcieli, na YouTube'ka. Tu sam te ścianki stawiałem. Tylko póki co fachowców miałem, to żeby mi zrobili instalację, podłogówkę, bo tu mam w podłogówkę zrobioną całą. O, tu proszę bardzo, jaką fałową robotę zrobił tutaj. Kurwa, jak to się otwiera. Panie Jacku. O, szt. Elegancko, nabite. Pyk, to mi zrobił, zrobili mi tu kanalizę pod praleczkę, wodę całą. Tak zwany ustęp. To będzie brydziej, ale dobra, idziemy gruza ogólna, że nie moje mieszkanie, które będę miał za tam do roku, myślę, to skończę. No dobra, to bierzemy akumulator i podpinamy. Dobra, akumulator zamontowany, zaraz zobaczymy, jak odpali. 4 dni stał, niejeżdżony, ładował się. To może zanim odpalę tą padakę, to zobaczymy sobie, jak tu pod machą to wszystko fajnie wygląda. Od dupy strony zaczniemy dzisiaj. Jest dużo miejsca ogólnie do obsługi. To jest, kurczę, jeszcze nie wiem, bo tam się nie zagłębiałem za bardzo w technikalia tego auta, ale to jest wolno ssący 2,5 dieselek. I to wszystko tu wygląda. Ogólnie cały ten samochód nie wygląda, jakby on był z 97 roku, tylko przynajmniej z 10 lat starszy, z 87 roku. Ta buda cała, ten design tego samochodu naprawdę jest powalający, jak na 97 rocznik. Fajny dostęp do pompy wtryskowej, bardzo łatwy. Co mi się tu podoba, że jest suchy ten silnik, jest naprawdę suchy. Nie jest zażygany ani olejem. Tu coś podcieka. Nie wiem, co tu podcieka, ale coś tu jest takiego mokrego. Trzeba będzie tam zajrzeć prędzej czy później. Natomiast reszta naprawdę wygląda fajnie. Tu jest filtr powietrza, zaglądałem, w fajnym stanie. Olej przy 92 tysiącach wymieniany, mamy 101 tysięcy na blacie. Poprzedni właściciel twierdzi, że niby to jest oryginalny przebieg. Gość miał go poprzednio 8 lat, a wcześniej to auto podobno w Niemczech stało 5 lat w krzakach. Czy to prawda? Nie wiem. Jednakże faktycznie i po kierownicy, i po reszcie nie wygląda, żeby to było jakoś tak turbo wyłachane. Dobra, zapalimy sobie tą... Zapalimy sobie tego dziada i odjedziemy w pewne miejsce, żebym go mógł w całości ponagrywać.
Przejedziemy tam kawałek dalej do drogi, do końca. Tam jest taki fajny placek. Zobaczymy, jak odpala. Tylko kurde, to był taki patent jakiś z... To był jakiś patent na odpalanie tego. W sensie takim, że... Czy to było kliknąć? O, teraz chyba. Świece. Żarowe. Grzejemy. A nie, właśnie, teraz trzeba było kliknąć. O, drzwi trzeba zamknąć. I teraz jeszcze raz świecę. Na dotyk. Na strzał. Tylko przez to, że tu jest ta dziura. A, drzwi nie zamknę, dobra, same się zamkną. Jest dziura w tym kolanku, zaraz wam pokażę. To jest trochę głośny. Ale myślę, że naprawię to prędzej za niedługo, już nawet kawałek rureczki kupiłem. Dobra, podjedziemy sobie kawałeczek, żebym wam całą tą padlinę w pełnej okazałości pokazał. Światełeczka. Wspomaganko jest, więc to jest fajne. Jest wspomaganie kierownicy. Fajnie tę prędkością jest chodzi. Biegi chodzą fajnie, będę musiał tylko tam zajrzeć se, lewarek sobie przesmaruję od strony skrzyni biegów, jak go spodu wejdę. Bo tak wiadomo, to pewnie nigdy nie było smarowane. Ale biegi chodzą bardzo ładnie. Bez problemu, czwóreczka. 40 na godzinę. Kiera bardzo fajnie, lekutko chodzi, bo jest to, przez to, że jest wspomaganie właśnie, to bardzo fajnie to elegancko się tym kręci. I ogólnie zawieszenie też jest w fajnym stanie, nic się nie tłucze, nic nie rąbie, tu są takie dziurki. Szkoda, że nie ma napędu na tył, to by się bączura szczelili. Dobra, tutaj staniemy i zobaczycie z tego w całość. Hamulce fajnie od razu hamują. Ups. Kurde, ale naprawdę jest zwrotny. Patrzcie, bez problemu 180, chwila, bo na luz wbiłem. O, no i dobra, tu go postawimy na razie. Hops, ręczny fajnie chodzi. No i teraz możemy sobie go zobaczyć w całości, tą paskudę. Silnik bardzo ładnie chodzi. Cichutko. No tylko tu jest ta dziurka w wydechu. Tu jest ta dziura w wydechu, to będę musiał załatać. O, tu. No trzeba będzie zrobić, w ogóle ten wydech cały taki brzydki. No ta strona tego samochodu jest najlepsza po prostu. To jest szał chuja. Ale tak jak mówię, jak widzieliście w szorcie, o. Hops, hops, przepięknie. Ale... Dostałem do niego cały zestaw oblochowania, całe progi. Dobra, zgasimy go. Zgasimy bydlaka. Zgaszę tylko światełka jeszcze. Hops. Znak czasów, że to jest 97 rocznik. Manetki i nowy kluczyk. Wujek miał Espace'a 97 roku. Fajne auto, kosmiczne jak na swoje czasy. Miał dokładnie te manetki. No ale reszta budy. Reszta budy naprawdę to wygląda jak minimum 80 któryś rok. Design. No to niestety to jest najgorsze. Tutaj chyba kupię takie plastikowe nakładki, co widzieliście. To wytnę całe, zakonserwuję. Chociaż zobaczymy, może to wyspawam. Natomiast to na pewno będę spawać, bo mam te wszystkie blaszki do niego. Weźmy sobie na pakę. O, tu mam całe wszystkie blachy. Tu są progi na przód. To są progi na przód, lewy, prawy i tu wszystkie oblachowania dookoła samochodu na budę. O, tutaj. Wietrzenie kabiny. Można wietrzyć kabinę podczas jazdy. No niestety szkoda tylko, że a propos paki, swoją drogą fajna półeczka. Fajnie, że ktoś zmontował, jeździe trzymać graty, narzędzia i wszystko. Paka jest bardzo przestronna. Nie wiem, chyba ona 2,5 metra ma długości.
Ale niestety szkoda, że to jest, bo ja, patrzcie, ja jestem w ogóle w ubraniach roboczych, bo cię cały dzień na budowie u siebie robiłem. Nie dam radę stanąć, nie dam radę się wyprostować, przez co niestety pierwszy plan, żeby jak go zużyję na budowie przyrobinę kampera, niestety nie nadaje się do tego, ale były wersje wyższe, oryginalnie były wersje wyższe też. Może jakbyś taka nadbudówka trafiła, bo to idzie, widzę, te wszystkie profile się odkręca, to nie jest na stałe zrobione. Idzie ten dach podnieść, ale zobaczymy, to zobaczymy jak z czasem. Na razie tak go muszę, musi mi posłużyć na budowie. Natomiast tak, jeśli chodzi o tam, co to w ogóle za samochód Renault Trafic, to szczerze nie chce mi się o tym rozmawiać, bo Złomnik zrobił genialny materiał o Renault Traficu, właśnie o tym, jakim, tylko że był przecięty i był jako taki pick-up do wożenia złomu. Więc jak chcecie posłuchać historii tych samochodów, to sobie po prostu odpalcie jego filmik z tym, bo on tam wyczerpał temat cały. Teraz natomiast to jest Renault Trafic 97 rocznik. Już taki polifcik, bo przed lifty miały cały taki taką czarną mordę. Cały ten czarny plastik był. Natomiast to jest polifcik. No i ciekawi mnie, gdzie on kiedyś służył, bo tu widać jakieś takie naklejki prześwitują od spodu. A tak to tutaj poprzednio właśnie jest nakleił te klucze i tak fajnie to wygląda nawet. Jest całkiem ok. Natomiast no... Więc tak, podłoga w nim jest zaskakująco zdrowa. Nie wiem, czy to będzie widać, bo jest trochę ciemno. Tam jest taka dziurka w podłużnicy, ale to się zaspawa. No niestety te progi tylko. O, hops, się wszystko sypie. Ale jak widzieliście, wszystkie części do niego mam. Wszystkie części do niego mam, żeby go zrobić. Pięknie się prezentuje, przepiękny jest. Paka wygląda tak, hops, tutaj drzwiczki. Tutaj drzwiczki. No, jest sporo miejsca, idzie wozić szpej. Tu w ogóle ktoś se wyciął. Tu se ktoś wyciął, żeby wozić długie rzeczy. No i zajebiście. Tu można profile aluminiowe do sufitów i tak dalej. Wszystko można wozić. Więc jest elegancko. O, widzę, że można otwierać z wnętrza. Elegancko. Super. A w ogóle dlaczego kupiłem ten samochód? Ano dlatego, że mam do wywiezienia sporo gruzu z mojej budowy. No i się okazało, że podstawienie kontenera takiego dużego to jest 1000 zł. A ja mam na tyle gruzu, że potrzebowałem prawdopodobnie dwa te kontenery. Dodatkowo zamawiałem teraz castoramy, całe materiały, płyty OSB, płyty karton gipsy i tak dalej. No i wyszedł mi transport parę złotych. No i tak siedziałem w robocie i mówię, a wejdę na Olixa i zobaczymy z ciekawości, czy nie ma czegoś w okolicy. No i się okazało, że ten stał miejscowość obok mnie, 10 km, za 3500 zł. Napisane było tylko, że ważne opłaty, sprawne, jeżdżący. Mówię, z ciekawości zadzwonię. Zadzwoniłem, gość mówił, no, że jeździ, odpala. No i co, przyjechałem, zobaczyłem. Mówi, ja pierdolę, jakie to jest brzydkie. No ale przemyślałem ten temat, rano dzwonię do gościa, mówię, wie pan co, daję 2700 i zabieram. Gość mówi 2900, mówię, dobra, no to 2900, pasuje mi to. No i jest, no i tak naprawdę co, dwa wywozy gruzu, jeden transport z castoramy i mam busa spłaconego tak naprawdę, a zostanie mi jeszcze do końca budowy, potem jeszcze już paru znajomych pytało, żeby mi coś tam zawieźć, przywieźć, jakąś sofę, jakiś złom ziomek prosił, żeby mu wywieźć z placu, więc busik przy okazji się na siebie spłaci, a jest opłacony na prawie cały rok. Więc z tym nie ma problemu. No tu jest bardzo paskudny. Ta strona jest straszna tego samochodu i wygląda to przepaskudnie. Natomiast no, w wolnej chwili zacznę go spawać. Jeżeli chcecie, żebym wrzucał też filmiki, jak przywracam to do jakiegoś wyglądu w ogóle, to też napiszcie w komentarzach, to czy chcecie taki film, no to nagram filmiki z moich prac nad tym chrupkiem. No i właśnie, o, chrupek. To jest, tak go z żoną ochrzciliśmy. Tak go właśnie ochrzciliśmy, że od dzisiaj nazywa się chrupek. Od dzisiaj, no, go kupiliśmy. Ale ogólnie, no, plan mam taki, żeby go właśnie odszczurzyć, tak z zewnątrz. I zobaczymy. Kumple mówili, że z wałka można by go fajnie jakoś malować. Tak sobie myślałem, że może by go, kurczę, na zielone, takie haki zielony malnąć. Tu mu takie, o, takie, wiecie, kły rekina pierdyknąć i w takim stylu militarnym, ale zobaczymy. No na razie tak nie mam czasu, żeby na takie zabawy robić. Żeby takie zabawy robić, bo najpierw mam i tak tam jeszcze kilka innych aut do skończenia. Bo tam mam parę kupionych do roboty,
ale na razie chcę go po prostu tak dokończyć blacharską. Tu jest tyle dobrze, bo z drugiej strony niestety już nie ma dziury, tu zaraz zeszlifuję to, zakonserwuję epoksydem, żeby nie żarło dalej, no bo tu jest fajny jeszcze, powiedzmy, zdrowy materiał. Fajnie, bo są oponki wzmacniane typ C, nie trzeba robić, nie są złe, no do 12, więc mają 11 lat, ale pojeżdżą, ale jak szczely, mam nadzieję, że nie szczely, to na pace jest, proszę ja was, nowiutki Michelin, nigdy nie jeżdżony, świeci się jak psu jajca i dot jest trzycyfrowy, czyli jeszcze z lat 90, czyli fachowo. O, jeszcze zobaczcie, jaka lampeczka elegancka, LEDowa, bardzo mocna, fajnie tu jest ta paka podświetlona w tym momencie, LEDzik, mocno to świeci, więc to też jest na plus. No i co, słuchajcie, za te pieniądze tak naprawdę w cenie złomu plus parę stów kupno busa, który ma ważne opłaty, no to według mnie jest dobry deal. Według mnie jest to dobry deal, bo hamulce nie wymaga, mechanicznie on nie wymaga żadnego wkładu, tyle co sobie olej zmienić, bo już jest 10 tysięcy na nim przejechane, więc zmienię w nim olej, natomiast hamulce, zawieszenie, elektryka, to wszystko tu jest sprawne, no tylko tyle co porobić go po prostu, blacharsko. A właśnie mam teraz w planach migomat sobie w końcu kupić, Bestera, takiego fajnego. Więc porobię sobie go w wolnej chwili. Ale tak jak mówię, jak chcecie, żebym nagrywał te filmiki, piszcie w komentarzach, to tam coś będę przy okazji nagrywać. Zobaczymy sobie jeszcze, co on tu w środeczku ma fajnego, ciekawego. Tak, fotel. Ogólnie fotel sam w sobie nie jest jakoś turbo zniszczony, tylko tu od wsiadania, wysiadania pianka wysiadła. Patrzcie, trzy płaszczyzny zmiany fotela, plus jeszcze przód, tył, więc to jest spoko. O, podświetlonko, fajne żółte. Tu mamy tak, tu mamy światła, titek, przeciwmgłowe światełka. Centralny zamek w ogóle w całym samochodzie jest. Grzanie tylnej szybki, awaryjne, fajne suwaczki, bardzo ładny design tych suwaczków do nadmuchu. To jest spoko, ciepło, zimno, góra, dół. Tu pstryczek poprzedni właśnie też nie wiedział w ogóle, co to jest. Wiązka pod radio, zaraz jakieś radyjko wrzucimy. Tu widziałem po zdjęciu, że tu taka klapka była oryginalnie, ale jej nie ma, więc trudno. A i fajnie, bo tak, to jest wersja troszkę bogatsza niż najbiedniejsza, bo mamy centralny zamek, mamy airbaga i mamy wspomaganie, więc w sumie wszystko, co potrzeba. Ręczny trzyma, łapa bardzo dobrze trzyma, więc to też jest duży plus, że tam nie trzeba pod spodem nic grzebać. Głośniczki i lampeczka, tylko lampeczka akurat nie świeci, myślałem, że pędzierówka się zjerała. Tu jest centralka z centralnego. Te, no. Daszki przeciwsłoneczne, kanapa na dwie osoby. I czego więcej trzeba? Jest to całkiem fajne. O, tu na kubeczki w ogóle. Dla budowlańca na flaszeczkę. Wiadomo, nie ma kariery bez T4. No niestety, na T4 nie było żadnego w okolicy. Ale z tego co wiem, to ten bus gabarytowo na pace jest większy od te czwórki i ogólnie ponoć jest taki bardziej właśnie okrzesany niż te czwórka. Skąd wiem? Nie wiem, bredzę. Po prostu nie miałem nigdy te czwórki, tego nie wiem, nie mogę potwierdzić, ale poprzedni właściciel właśnie mówił, że miał te czwórkę i ten był nawet lepszy, większy. Co tu jeszcze mamy z naklejeczek? Kiedy pan, jaki serwis to był robiony? Stan licznika 76 tysięcy, czyli 25 tysięcy temu. Wymiana oleju. Następna wymiana 86. Patrzcie, o, rozrząd. Kilometry 67 500. O, czyli rozrząd był 2012 rok, czyli 11 lat temu. Czyli nalajcie, ma 67. Czyli ile ma przejechane? 20 niecałe 3000 km na rozrządzie jest zrobione, więc zajebiście, nie trzeba tego też robić. Widzicie, to też jest plus. Dobra, ma 11 lat ten pasek. W sumie zdejmę tą obudowę, zobaczę, w jakim ten pasek jest stanie. Ale tak to jest git. No, tu jest tylko tragedia niestety. No ale nie można mieć wszystkiego, tak, za te pieniążki. Mówię, porobię to i będzie pikabelo. No co tu więcej o tym można powiedzieć? Co tu więcej o tym kibelku można powiedzieć? No mówię, ta strona jest przepiękna, tutaj te zapraweczki, ale to spray, białym sprayem to trysnę, żeby to tak nie wyglądało na taką ospę. I myślę, że będzie gites. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Mój najnowszy zakup, pan Chrupek, proszę ja was. Piękny samochodzik budowlańca, chociaż ja nie jestem budowlańcem w ogóle z zawodu, ani nic, po prostu dom se teraz, że tak powiem, buduję. I mi się po prostu to autko przyda.
Jak macie ochotę, zostawcie komentarz, co sądzicie o tej paskudzie. Czy mam nagrywać dalej coś, jak przed nim robię tą blachareczkę wachową, może coś go stuningujemy wizualnie. No i co, to by było na tyle. Do następnego strzałeczka. Cześć!